Cześć, ja jestem Weronika, i w dzisiejszym, co ja czytam, przedstawiam Wam projekt RIZE Remigiusza Mroza. Zaraz na wstępie powiem, że ja do tej pory nie czytałam żadnej książki Remigiusza Mroza. Powiecie, gdzieś ty się uchowała, dziewczyno. Wynika to stąd, że nie jestem super fanką kryminałów, to znaczy, lubię. Natomiast już nie mam czasu czytać tylu kryminałów, co mam zamiar zmienić teraz. No ale to była pierwsza rzecz. A druga rzecz to to, że narobiło się tego tyle, że ja już nawet nie wiem od czego zacząć. Więc jak sobie popatrzyłam, że jest o projekt RIZE coś zupełnie nowego, na dodatek związanego z fantastyką, to mnie no to bierę. I nie wiem, czy jest to dobra książka na y, zaczęcie przygody z tym autorem, no bo jest to jednak coś innego niż większość z jego książek. Projekt Drizy jest to fantastyka fantastyka naukowa, w której pojawia się wątek podróży między wymiarami. Nasi bohaterowie, Natalia i Radek oraz Bronia i Szymon, są na wycieczce w stolni Rize w Górach Sowich. I jest to taki podziemny kompleks jaskiń wydrążonych w Litej Skale, które stworzyła III Rzesza. Oczywiście nie oni, tylko y, więźniowie. No i nikt właściwie do tej pory nie wie, po co oni to tam zbudowali. No i dobra. No i nasi bohaterowie są tam na tej wycieczce. Nagle słyszą niski dźwięk i zawala się ta jaskinia. Wyjście ze sztolni zostało zasypane, cała wycieczka, cała reszta wycieczki zginęła, ale za to odkryły się nowe korytarze. No więc nasi bohaterowie jakoś próbują się z tej sztolni wydostać. Po chwili błąkania się po korytarzach napotykają jeszcze jedną osobę tajemniczego parkera, który zdaje się wiedzieć więcej na temat tego co się dzieje niż oni. Okazuje się, że trafili do równoległej rzeczywistości, która różni się od naszej w bardzo małym stopniu i że tych rzeczywistości jest nieskończenie wiele i niektóre się różnią jedynie drobiazgami, a niektórzy różnią się diametralnie. Do tego okazuje się, że te wszystkie rzeczywistości borykają się z pewnym wirusem. Wing wing Początkowo nasi bohaterowie chcą tylko znaleźć drogę powrotną do domu, do swojej rzeczywistości, ale okazuje się, że los chce inaczej. A na dodatek wychodzi na to, że Parker skądś zna Natalię, chociaż ona go nie zna. Pomimo tego, że towarzyszymy głównie piątce bohaterów, to jedynie dwójka z nich, yy, Posiada jakieś głębsze rozwinięcie swoich postaci. Natomiast pozostała trójka, no jest, przewija się tam gdzieś, oni mówią, oddychają, <grych> ale co sobie myślą i jakie emocje im towarzyszą, no to tutaj niestety się tego nie dowiemy. Są tak bardzo po macoszemu tam wpleceni, właściwie chyba tylko po to, żeby nie było dwójki bohaterów, tylko więcej. Niewiele więcej mogę powiedzieć o tych bohaterach, żeby nie spoilerować. Książka jest lekka, mocno rozrywkowa. Mamy mnóstwo nawiązań do naszej polskiej rzeczywistości i jej innych wersji w kolejnych trajektoriach. Bohaterowie mm, rozmawiają głównie o zmianach, które dotyczą mm, osób rządzących, albo też zmian, jakie zaszły w internecie, w popkulturze. Mamy na przykład nawiązania do Roberta Makowicza, no i oczywiście do całej gamy polityków. Bardzo wprost to jest napisane, wymienione wszystko z nazwy jakieś stare internetowe portale, które znamy z lat młodzieńczych, które w niektórych rzeczywistościach się ostały. Tak jak mówiłam już w którymś vlogu, jak dla mnie jest to taki fanfic o Polsce jak mogłaby wyglądać nasza polska rzeczywistość, gdyby niektóre rzeczy w niej pozmieniać. Duże zmiany w tych trajektoriach wywołuje PRL. Czy w ogóle był? Kiedy się skończył, jak doszło do tego, że się skończył, kto przejął władzę, i tak dalej, i tak dalej. Akcja pędzi. Kolejne światy opisywane są kilkoma zdaniami, głównie, żeby jako ciekawostkę podać nam to, czym te światy się od siebie różnią, a nie jako analiza tych innych rzeczywistości. Czujemy się dosłownie tak, jakbyśmy przebiegali przez te rzeczywistości i ledwo kątem oka zauważali te zmiany. Sam pomysł z wirusem akurat do mnie nie przemawia. Nie przemawia do mnie fakt, że jest to ten wirus. Chyba po prostu mam już przesyt tym tematem i źle mi się kojarzy. Mnóstwo złych rzeczy się z nim wiąże i wolałabym, żeby to jakiś był wirus X albo coś w tym stylu, żeby to tak bardzo się nie odnosiło faktycznie do rzeczywistych wydarzeń. Ale wiem, że jest to po prostu moje wrażenie, i dla kogoś innego może to w ogóle nie stanowić problemu. Widziałam ostatnio taki wpis na Facebooku, na stronie pisma sądowe pisane na odpierdol. O taki. Odpowiedź Remigiusza była następująca. I mam właśnie wrażenie, że ta książka była napisana na jutro. Jest to po prostu lekka fantastyka, rozrywkowa, bez specjalnej głębi, z potencjałem na coś więcej. Ale. Nie znaczy to, że się przy tym dobrze nie bawiłam. Po prostu przeleciałam przez tą książkę szybciutko. Ciekawe były tamte wersje rzeczywistości, ale no nie zatrzymałam mnie na dłużej. Natomiast bawiłam się całkiem przyjemnie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.